jesteśmy w dekadę lat 80., właściwie w to, od czego zaczęliśmy. 14 sierpnia 1980 roku to dla Anny Walentynowicz i w obronie Anny Walentynowicz wybucha strajk. 16 sierpnia, jak już wspomnieliśmy, wspólnie z panią Wandą Osowską, Aliną Pieńkowską i także wspomnianą Henryką Krzywonos przez pana profesora ratują kobiety Solidarności strajk 16 sierpnia. Potem jest działalność w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim, gdzie Anna Walentynowicz odpowiada za finanse. Tak, no myślę, że tutaj w Gdańsku wszyscy tą historię znają, tak? Czyli no, pani Ania została zwolniona bodajże 8 sierpnia, na kilka miesięcy przed emeryturą, w czasie, kiedy przebywała na zwolnieniu lekarskim, więc można powiedzieć, że to było takie no, wyjątkowo nie fair, tak mówiąc kolokwialnie, jakieś takie no, po prostu klasyczna szykana w okresie PRL-u. Ona sama skromnie mówiła, że była tylko kroplą, która przelała czary goryczy. I też jakby podkreślała, że nie miałaby w sobie tej determinacji, o której przed chwilą mówiłem, nie miałaby w sobie tej siły, żeby walczyć z systemem komunistycznym, gdyby nie wsparcie środowiska WZZ-ów, kolegów. Także była tutaj bardzo skromna. No tak jak już powiedziałem na wstępie, właściwie ten jeden dzień, 16 sierpnia, kiedy weszła bodajże na wózek akumulatorowy i przemawiała jako drobna kobieta do mężczyzn, do tego środowiska mężczyzn, no to już jej zapewniło miejsce w historii. No i później jakby pozostała temu wierna. Też trzeba powiedzieć, że praktycznie od pierwszego dnia strajku była szykanowana, czy jakby już walka z nią była prowadzona. Tutaj jest taki cytat w naszym albumie z 31 sierpnia, z dnia podpisania porozumień, kiedy jakby już te emocje opadają, kurz po tym historycznym wydarzeniu opada, Lech Wałęsa, prawda, zebrał laury na rękach zniesionych, można powiedzieć, z tej sceny. Pani Ania zostaje sama w sali BHP, zbiera jakieś tam dokumenty, jakieś inne rzeczy związkowe, bo no ona jako kobieta prawda musi to zabezpieczyć, tak? Czyli ona jakby zawsze nie pchała się do pierwszego szeregu, tylko po prostu skromnie, ale konsekwentnie walczyła. No, takie podsumowanie, drodzy Państwo, nie pchała się do pierwszego szeregu, a skromnie walczyła, to dzisiaj na sali też mamy tego typu postawy. Jest z nami pan Karol Krementowski, działacz Solidarności i przedsierpniowej opozycji. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Raz, dwa, trzy, cztery, w piątym rzędzie, drodzy Państwo, więc witam serdecznie. Panie profesorze, muszę spytać o dwie biografie do pewnego momentu równoległe. Dwie biografie, dwie osoby, które, może przyjaźń to zbyt wielkie słowo, ale rozumiały się w pewnym momencie. No dzisiaj kojarzą się nam zdecydowanie inaczej. Wypisałem sobie przy jednej z postaw takie przymioty jak szczerość buntu, odwaga, rodzaj bezkompromisowości, walka o ideały. Z drugiej zaś strony szereg niedomówień, kłamstw, brzydkich kompromisów, pomówień. W którym momencie te dwie biografie, wie pan profesor, o kogo pytam, o naszą dzisiejszą bohaterkę, a także o Lecha Wałęsę, tajnego współpracownika pseudonim Bolek, w której te dwie biografie równoległe stają się biografiami sprzecznymi? Chyba z perspektywy czasu i wiedzy historycznej musimy powiedzieć, że one się nigdy no, chyba do końca nie przecięły, te biografie w sensie wspólnej drogi, czy wspólnych celów, ale no, na pewno panią Anię pan Lech w jakimś sensie ujmował no, tym, że miał dużą rodzinę, żonę, na pozór jakby uporządkowane życie, status. Ona pomagała rodzinie Lecha Wałęsy. No przecież pamiętajmy o tym, że WZZ-y wzięły jakby na uposażenie Lecha Wałęsę po tym jak na początku roku 80 stracił pracę w elektromontażu. WZZ-y wypłacały mu w zasadzie wysokość pensji, którą miał w elektromontażu, a do tego jeszcze były różnego typu dary, no pomoc właśnie taka materialna, żywnościowa. Pani Ania w tym partycypowała, brała udział. No to jest jakby szczególnie smutne, że w najnowszej książce, w wywiadzie Rzece, Lech Wałęsa mówi, że nic takiego nie miało miejsca, podczas gdy no kilka lat temu Bogdan Borusewicz w ciekawej książce Jak runął mur nawet zamieścił fotokopię dokumentów, takich zapisków dotyczących wypłat przekazywanych Wałęsie właśnie w tym okresie
w tym okresie WZZ-owskim, ale też bym nie chciał, pisałem o tym w biografii i bardzo na to Państwa uczulam, żeby się nie, myśląc o Annie Walentynowicz, nie myśleli Wałęsa i myśląc o Wałęsie, nie myśleli Anna Walentynowicz. Trochę tak on i inni jemu podobni ludzie, czy jemu sprzyjający tą sprawę ustawili. Każdy z Państwa słyszał o tym, że Anna Walentynowicz miała czegoś mu zazdrościć i dlatego tak go nie lubiła. Problem Lecha Wałęsy, spór o Lecha Wałęsę to jest spór natury ideowej i programowej. To jest spór dotyczący tego, czy sierpień 80, Solidarność, czy antykomunizm jest, czy było w tamtym czasie czymś na serio, czy nie, czy zasady, z którymi z WZZ-ów to środowisko poszło do Solidarności, czyli taka wewnętrzna uczciwość, ale też ważne, na co zawsze Joanna Duda-Gwiazda zwracała uwagę, ona mi jakby otworzyła oczy na ten problem. Wewnętrzna demokratyczność tego środowiska. Oni to wnieśli do Solidarności. Nagle się pojawia ktoś, dla którego zasady, statut, demokracja wewnętrzna, wewnątrzzwiązkowa, że to wszystko po prostu nie działa. A dopiero później pojawiają się jakby na tym tle, czy z tym związane sprawy dotyczące stosunku do komunizmu, czyli do fundamentalnych spraw. Ale najpierw jest gwałcenie zasady prawdomówności, wewnętrznej demokracji, lojalności środowiskowej. Przecież to wszystko po prostu legło w gruzach już tak naprawdę jesienią 80 roku, kiedy Lech Wałęsa za włosy targając Marylę Płońską wprowadzał z siedziby na Marchlewskiego, z siedziby pierwszej tworzącej się jeszcze Solidarności. I przeciwko temu to środowisko protestowało. Później te wielkie historie, wielka polityka, czyli no sposób traktowania tego kryzysu bydgoskiego, treść tego porozumienia warszawskiego po kryzysie bydgoskim, wszystkie machinacje związane z wyborami do zarządu regionu na lipcowym zjeździe Solidarności Gdańskiej, pierwszy krajowy zjazd delegatów, na który Anna Walentynowicz mogła tylko przyjechać jako gość bez mandatu, usuwania Anny Walentynowicz nieprzypadkowo po kryzysie bydgoskim, de facto z Solidarności, bo to nie tylko z prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego. To są wszystko jakby konsekwencje tego wszystkiego, co pojawia się na dobrą sprawę już jesienią 80 roku. Oczywiście spór o Annę Walentynowicz w tamtym momencie historycznym, czy próba jej wyeliminowania ze związku, co ona zawsze i to środowisko WZZ-owskie jakby prawidłowo diagnozowała. To był pewien wstęp do tego, żeby pozbyć się tych wszystkich ludzi uczciwych. No właśnie jest tutaj Karol Krementowski, ale właśnie państwo gwiazdowie, Ewa Kubasiewicz, tych wszystkich ludzi z Jan Karandziej, Leszek Zborowski, no nawet oni nie byli jakby funkcyjni, oni byli drukarzami MKZ-u czy Zarządu Regionu Solidarności. Po prostu to było wyeliminowanie tych wszystkich ludzi, którzy rzeczywiście z tymi wszystkimi zasadami, o których mówiłem, przyszli do Solidarności, a te zasady wnieśli jakby z tego środowiska WZZ-owskiego. Naprawdę to, co Wałęsa powiedział 14 listopada 82 roku do pułkownika Klisia i pułkownika Starszaka: wyczyściłem wszystkich, którzy wam się mogli nie podobać. To jest naprawdę najlepsze zdanie, jakie mógł w ogóle Wałęsa powiedzieć o swojej roli w latach 80-81. No nic prawdziwszego po prostu na ten temat powiedzieć nie mógł. I tam jest nieprzypadkowo jeszcze wątek dotyczący konkretnie Anny Walentynowicz. Wiedziałem, że ona się mogła wam nie podobać i że mi bardzo dużo rozrabiała. I wtedy chyba pułkownik Kliś czy Starszak właśnie dopowiada: wiemy dlaczego. I on mówi: no właśnie, bo rozrabiała, musiałem ją usunąć. Ale ona jest w tym sensie oczywiście symbolem jakby całego tego środowiska, całego tego nurtu, nie tylko gdańskiego, ale nurtu uczciwego, antykomunistycznego w Solidarności. No przecież nieprzypadkowo to jest, że tak powiem, walka ze Słowikiem, z Rozpłochowskim, no w tamtym czasie w jakimś sensie też z Jurczykiem, bez względu na to, co dzisiaj o nim wiemy, z Rulewskim, tak? To jest to środowisko, które Lech Wałęsa po prostu próbuje wyeliminować w roku 81 z wpływu na Solidarność. I 13 grudnia i później cała ta historia późniejsza, jakby pewnych zmian, które następują w ogóle w tej podziemnej Solidarności aż do
powstania Krajowej Komisji Wykonawczej i Komisji Krajowej, jakby pokazują tą długą drogę eliminacji tych wszystkich ludzi. Także oni się budzą 4 czerwca tak naprawdę 89 roku jako ludzie spoza Solidarności, wyrzuceni poza nawias. I w tym sensie też chyba Andrzej Gwiazda ma rację, że bez 13 grudnia nie byłoby możliwe doprowadzenie do takiej czystki w Solidarności, bo Wałęsa robił to wszystko w roku 81, ale chyba nie miał jeszcze takiej siły, zresztą on to mówi w tej rozmowie z pułkownikami, że nie miałem takiej siły, żebym mógł to wszystko w 100% zrobić, tego wszystkiego dokonać. Z drugiej strony skrajnie inna postawa w 82 roku Anny Walentynowicz. Przypominam sobie taką historię, że w ośrodku internowania dla kobiet w Gołdapi w ręce Anny Walentynowicz trafiają donosy tajnego współpracownika pseudonim Bolek. Znając już naturę Lecha Wałęsy, niszczy te donosy i mówi wprost, potem wspominając to w jednej z relacji, że wówczas trzeba było się jednoczyć. Nie było czasu na to, żeby podnosić kwestię tych donosów. No po pierwsze trzeba powiedzieć, że chyba Annie Walentynowicz to nie było potrzebne do tego, żeby prawidłowo, że tak powiem, zdiagnozować postać i postawę Lecha Wałęsy. To po pierwsze. A po drugie, no jest ten element, o którym pan mówi. To zresztą nie dotyczy samego Wałęsy. Zresztą też trzeba powiedzieć, może się to państwu nie spodoba, ale on do Grudziądza po Annę Walentynowicz, jak wyszła z więzienia, przyjechał swoim samochodem. To prawda, były dziwne dyskusje w tym samochodzie, ale jednak przyjechał. No miał jakieś... Tylko też, wiecie państwo, ja już nie wiem, co naprawdę jest grą, a co jest autentycznym jakąś taką potrzebą serca. No chcę wierzyć, że ludzie nawet źli mają jakieś pokłady dobra i czasami mają takie jakieś instynktownie dobre zachowania, ale rzeczywiście ta postawa Anny Walentynowicz dotyczyła jakby całego tego środowiska, które no, z dzisiejszej perspektywy to by ktoś powiedział, że to było inwestowanie w ludzi, no, w których inwestować nie należało. No nie wiem, na przykład sprawa tego protestu głodowego w Bieżanowie. No to był protest w dużej mierze w obronie Władysława Frasyniuka, w tamtym czasie zaaresztowanego. Ten solidaryzm to jest właśnie bardzo dobra cecha, którą my powinniśmy po Annie Walentynowicz w sobie jakoś pielęgnować. To jest trudne oczywiście, ale paradoksalnie ten solidaryzm nie dotyczył tylko ludzi, którzy mają identyczne poglądy jak my. Oczywiście jest zasada, że wspomagamy najpierw tych, którzy są nam najbliżsi, ale ten solidaryzm, jakieś takie otwarcie się na ludzi, którzy są krzywdzeni, a którzy nie mają do końca naszych poglądów, to była właśnie cecha Anny Walentynowicz. Mi się to bardzo u niej podoba. Oczywiście później symbolicznie to są zatrzaskiwane drzwi przed nią, tak jak w 88, kiedy ona próbuje z Lechem Wałęsą dyskutować tutaj w kościele Świętej Brygidy. Jej eliminacja, prawda, wreszcie powrót na Suwnicę. No ale chyba... No naprawdę warto być przyzwoitym, jak mówił pewien klasyk, i jakoś tak patrzeć w lustro, nie mając jakichś takich wątpliwości co do tego, że się no, dobrze wybierało w życiu. A to, że się Anna Walentynowicz myliła, na przykład inwestując w taką czy inną postać, czy broniąc Kuronia nawet przed forum działaczy Solidarności Stoczni Gdańskiej, przed różnymi strasznymi zarzutami, które wobec niego formułowano. No cóż, no tak bywa w polityce. To, co pan powiedział, to też świadczy o takim fajnym instynkcie politycznym Anny Walentynowicz. To też warto docenić, ale też była zawsze otwarta na doradztwo. No, na przykład ta postawa jej w Gołdapi związana z podrzuceniem tych materiałów dotyczących Wałęsy, ona też w dużej mierze jednak wynika z rozmowy przeprowadzonej od razu z Janną Dudą Gwiazdową, która powiedziała po prostu: Aniu, musimy to spuścić w klozecie i po prostu nie wpisywać się w tą kombinację operacyjną bezpieki, która próbuje nas w tej grze wykorzystać. To zostańmy jeszcze moment w stanie wojennym, ale cofnijmy się przed 13 grudnia 81 roku. Wówczas doszło do próby operacyjnej, próby zabójstwa Anny Walentynowicz przez Ewę Sobul, przez tajnego współpracownika pseudonim Karol. Potem, drodzy państwo, więzienia w Tczewie, w Gdańsku, w Warszawie. Oczywiście pojawia się pytanie, jak to wszystko wytrzymać.
Z drugiej strony, jak byliśmy w Gołdapi, to jeszcze jedną przypowieść, przy której warto się na moment zatrzymać. Otóż Anna Walentynowicz bawiła się z dzieckiem strażnika więziennego. Podeszła jedna z koleżanek Anny Walentynowicz i powiedziała do niej: drodzy Państwo, tak, Aniu, co ty robisz z ubeckim dzieckiem się bawisz? I padła wówczas odpowiedź od Anny Walentynowicz: to nasze polskie dziecko, takie samo jak wszystkie inne. Z jednej strony kobieta niezłomna, z drugiej, tak jak mówił profesor Cęckiewicz, gotowa do solidaryzmu i z dziećmi, i z ludźmi o innych poglądach. To są chyba te cechy, które tak naprawdę powodują, że wszyscy kochamy Annę Walentynowicz jako postać historyczną. Tak, to o czym przed chwilą była mowa, to chyba jest kluczowe właśnie dla zrozumienia fenomenu Anny Walentynowicz i tego, czego ona może nas nauczyć. Tak, no, tutaj ze Sławomirem Cęckiewiczem jesteśmy, jak już było powiedziane, współautorami biografii prezydenta Lecha Kaczyńskiego i tutaj taki możemy znaleźć rys wspólny. Tak? Czyli jeśli się zacznie badać te postaci, to się okazuje, że ich wizerunek publiczny już po roku 1989 no był zupełnie różny od tego, kim byli naprawdę. Tak? To były ciepłe osoby, właśnie pełne solidaryzmu, tak, i samych pozytywnych cech, a byli określani mianami oszołomów, tak, przypisywano im no, jak najgorsze cechy, tak, do nienawiści wręcz. Tutaj też wspomniana sprawa kombinacji operacyjnej i próby podtrucia Anny Walentynowicz, no to nawet dzisiaj w mediach możemy się spotkać z wyśmiewaniem tego, mimo że cały czas IPN toczy śledztwo w tej sprawie, prawda, że no to tam nic poważnego, jakieś to mogło się skończyć co najwyżej jakimś tam odwodnieniem. Wydaje mi się, że w przypadku właśnie takich osób jak Jacek Kuroń, Władysław Frosyniuk, Adam Miśnik, no tego typu wyśmiewanie na łamach mediów nie miałoby miejsca, prawda, no bo to są ikony walki z komunizmem. Natomiast ciągle w stosunku do Anny Walentynowicz pewne środowiska pozwalają sobie bardzo dużo, tak? Więc to jest rzeczywiście i jakby ten kolejny krzyż, która już po śmierci, prawda, niejako musi nieść. Ale chciałbym wrócić jeszcze do jednego wcześniejszego wątku, mianowicie kiedy jest mowa o pani Ani, to mi się przypomina jeszcze jedna osoba, ale wcale nie Lech Wałęsa, tylko ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tak naprawdę te dwie postaci miały ze sobą dużo wspólnego. Przede wszystkim no, byli przyjaciółmi, bardzo często się spotykali, czy to w kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie, czy w bazylice Brygidy. Pani Ania bardzo przeżyła śmierć księdza Jerzego, ale tak dla mnie, jako dla badacza historii, dla badacza historii Solidarności, są to dwie osoby, które w największym stopniu najlepiej oddają istotę tego ruchu. Bo moim zdaniem wcale, ale myślę, że jest to też jakaś ocena obiektywna, bo wcale istotą Solidarności nie były cele polityczne, tak? Wolność, niepodległość Polski. Co się zaczęło od takiej podstawowych, najbardziej kluczowych spraw, czyli walki o godność każdego człowieka, tak? Wolność pracownika, robotnika. I rzeczywiście właśnie ksiądz Jerzy Popiełuszko i pani Anna tą godność jakby zawsze stawiali na piedestale, a dopiero później za tym szły inne cele, czyli wolność, suwerenność, niepodległość. Transformacja ustrojowa, czy raczej rodzaj niesprawiedliwości transformacyjnej III Rzeczpospolitej. I ten wątek też się pojawiał w tej naszej dzisiejszej dyskusji. Wstępnie wypchnęły właściwie Annę Walentynowicz na margines życia politycznego, bo nie społecznego, była bardzo aktywna, ale już po 1989 roku nawet te cechy sympatii środowisk warszawskich, też postkorowskich, elit III Rzeczpospolitej były negatywne. Zastąpiła ją Henryka Krzywonos ze swoją historią zatrzymanego tramwaju. Zadziałał, drodzy Państwo, taki klasyczny mechanizm wyparcia albo też coś, co po 1945 roku dotknęło żołnierzy podziemia antykomunistycznego, co George Orwell nazywał ewaporacją, takiego zupełnego wyparowania, wypchnięcia kogoś za margines historii. I ja czytając ten album, a wcześniej zapoznając się oczywiście z książką Anna Solidarność, zastanawiałem się, czy te narzędzia represji wobec Anny Walentynowicz nie były też po 1989 roku, czyli takiej represji mającej wpływać na świadomość, nie były spowodowane tym, że była tak naprawdę twarzą wspólnie z państwem gwiazdami konkretnego środowiska. Nie chodziło tylko o Annę Walentynowicz, nie chodziło tylko o tę osobę, ale o ludzi, tak jak przed momentem usłyszeliśmy, którzy do tej transformacyjnej niesprawiedliwości III Rzeczpospolitej nie pasowali. No tak, tutaj oczywiście jest mowa o środowisku Gwiazdozbioru, które no właśnie w roku 1989 zostało zepchnięte na margines, ale jeśli mówimy już o III RP, czyli trochę przechodzimy od historii do polityki, to jest bardzo charakterystyczne, że o ile
Większość kolegów z tego świecznika Solidarności pani Ani zaangażowało się czy to w biznes, czy to w partykularną działalność partyjną. Pani Ania jakby zawsze stała na tym stanowisku tego największego wspólnego mianownika, czyli po prostu patriotyzmu, tak, i wierności Polski. I ona się praktycznie nie zaangażowała w bieżącą politykę, ale co kilka lat organizowała cyklicznie takie seminarium, które nazywało się bardzo charakterystycznie W trosce o dom ojczysty. Myślę, że to jest właśnie bardzo ważne. W trosce o dom ojczysty. A jeśli chodzi o jej ocenę trzeciej RP, no to chyba wszyscy się domyślamy, że była nie negatywna. Ona wprost mówiła, że to jest postkomunizm. I tutaj mamy taki cytat, który też zresztą jest w albumie, że w otaczającej ją rzeczywistości trzeciej RP, jak sama mówi, widziała obłudę i oszustwa, szarganie świętych idei, rozkradanie Polski w majestacie prawa, niszczenie rodzimego przemysłu, nędzę i bezrobocie, uzależnienie gospodarki kraju od obcego kapitału. No, po latach widzimy, że ta wyśmiewana diagnoza okazała się prawdziwa. Drodzy Państwo, jeszcze zanim oddamy Wam głos, bo z pewnością macie pytania do autorów albumu, ci, którzy kupili z Państwa album, zachęcam do tego, żeby przyłożyć stronę na 280, 281 i 282. Oczywiście znamy wiele zdjęć Anny Walentynowicz ze Stoczni Gdańskiej, z czasów tak zwanego karnawału Solidarności, ale tam zobaczymy te zdjęcia szczególne, zdjęcia, które przenoszą nas do 10 kwietnia 2010 roku. Tutaj też pierwsze takie moje osobiste doświadczenie, Szanowni Państwo, że Anna Walentynowicz jest jedyną osobą, na której dwóch pogrzebach byłem. To naprawdę osobliwe doświadczenie, zarówno 21 kwietnia 2010 roku, jak i 28 września 2012 roku. Pewnie część z Państwa też uczestniczyła w obu pogrzebach Anny Walentynowicz. Tą tragedią oczywiście kończy się ten album, tą tragedią kończy się życie Anny Walentynowicz, tragedią niespotykaną wśród innych narodów świata, tracących w jeden dzień swoją elitę, swojego prezydenta i pierwszą damę. Jak widzicie, Szanowni Państwo, w całej tej historii dużo jest takich momentów symbolicznych, bardzo osobliwych, i narodziny, i sama droga, i wielki strajk, i w końcu tragiczna śmierć w bardzo ważnym miejscu. I zastanawiam się, nie chcę powiedzieć, że dzięki temu, bo to brzmiałoby strasznie, ale już podsumowując i kończąc pytanie do obu autorów, czy może przez te wiele symboli tak naprawdę nie lepiej pamiętamy, nie mocniej wspominamy Annę Walentynowicz. Wiem, że to pytanie trochę metafizyczne. Historycy i politologowie są bardzo konkretni, operują dokumentami i faktami, ale nawet ta nasza dzisiejsza rozmowa skłania mnie właśnie do takiego podsumowania. Przypomniały mi się słowa Krzysztofa Wyszyńskiego podczas pierwszego pogrzebu. To dziwnie brzmi, Anny Walentynowicz. On powiedział coś właśnie takiego, że jeśli mogłabyś, Aniu, wybrać sobie jakąś chwilę na odejście z tego świata, to byś pewnie właśnie wybrała taką chwilę, żeby u boku prezydenta w takim miejscu, w takich okolicznościach odejść, pozostawiając nam swój testament. I no, zgadza się. To są pewne paradoksy w historii, że ta śmierć w tym momencie i właśnie w tych okolicznościach jakby też pozwoliła w pewnym sensie, oczywiście upominając się, bo to tak lekko, nie, jak Państwo wiecie, nie było i nie jest, no ale no, jakoś w tej pamięci, świadomości historycznej Polaków ta Anna Walentynowicz się jakoś bardziej zaczęła zapisywać. No, pamiętam, jak Donald Tusk witał trumnę Anny Walentynowicz na lotnisku w Okęcie w Warszawie i powiedział, że witamy Ciebie, Matko Solidarności. No, nawet on. Więc to są naprawdę jakieś takie momenty, no, w których widać, że ta historia się toczy jakby pomimo tego, co działo się jakby wcześniej, i to nie do końca jest jakby logicznie do wytłumaczenia. Oczywiście później wszystko wróciło do tej złej normy, no ale też walczyliśmy, pamiętam tutaj o tablicę, tablica jest. Uważaliśmy, że to jest za mało, żeby była jeszcze ulica, żeby był pomnik. No i
No i jest pomnik i w takim fantastycznym miejscu pomnik jest udany. To wszystko się jednak wydarzyło, no, więc nawet w mieście, w którym, jak to ostatnio dziennikarz pewien powiedział, który jest małą Sycylią, a ja zawsze mówię, że w mieście, w którym nawet woźny musi być członkiem pewnej partii, to się udało, no i to trzeba się po prostu cieszyć. To w jakimś sensie jest to, o czym mówił Adam Chmielecki, że jakby z każdej ścieżki, którą nam daje, którą mamy, daje nam jakąś ona możliwość walki, trzeba skorzystać. I to jest też to dziedzictwo Anny Walentynowicz, żeby te wszystkie przestrzenia, szczeliny po prostu wykorzystać do tego, żeby się bić o różne sprawy i w tym o pamięć Anny Walentynowicz. Trudno coś dodać do tego, bo to rzeczywiście są bolesne sprawy, tak, zwłaszcza dla rodziny, ale rzeczywiście no jest tak w historii, że pewne jednostki jakby los czy opatrzność im przypisała pewną rolę do odegrania, mają być, nie wiem, taką latarnią, taką busolą, która nam wskazuje kierunek, czy po prostu jak mamy się zachować, no i wszystko wskazuje na to, że właśnie w historii Polski Anna Walentynowicz jest tylko jedną z ikon, z takich kamieni milowych, które mają nam wskazywać, jak mamy się zachować. Tylko tyle można powiedzieć. Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Podziękujmy autorom albumu za tą pierwszą część dyskusji. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Mamy niepowtarzalną okazję zadać pytanie autorom albumu, bądź skomentować to, co Państwo usłyszeliście, podzielić się swoimi refleksjami. Ja jestem ciekawa, jest Pan Janusz tutaj, całe te lata myślę, jak to się stało, że pani Ania poleciała do Smoleńska. Kiedy ona wyszła z domu, kto ją zawiózł, gdzie wysiadła, kto widział, że wsiada do samolotu. To mnie strasznie intryguje. Czy pan Janusz wie, jak to się odbyło? To jest bardzo ważne. Jeśli można, z wiedzy, którą posiadam, bo mnie w tym czasie nie było w kraju, ale z wiedzy, którą posiadam, mama poleciała do Smoleńska, właściwie do Katynia, z Warszawy. Parę dni wcześniej prezydent przysłał samochód po nią i ona pojechała do Warszawy samochodem, miała tam parę spotkań i mieszkała w hotelu Belweder, jeżeli dobrze pamiętam, razem z panią Janeczką, która się nią opiekowała i pomagała we wszystkich sprawach. Była po prostu bardziej sprawna. I tak, pani Janina Natusiewicz-Mirer. I one obie dostały w ostatniej chwili niejako zaproszenie od pana prezydenta, od świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ponieważ mama się bardzo źle czuła w tamtym okresie i głęboko się zastanawiała nad tym, czy podoła podróży pociągiem. W jaki sposób to dotarło do pana prezydenta i zaproponowała jej miejsce w samolocie, więc mama odebrała to jako olbrzymi honor i zaszczyt i tak jak wspominała jedna z pań, powiedziała, że to jest no, nie mogła odmówić tego zaszczytu panu prezydentowi i stąd się to wszystko zrobiło. No, z moim synem umówiła się w ten sposób, że Piotr miał po nią przyjechać do Warszawy i mieli wrócić do nas, mieliśmy zjeść wspólny obiad i na planach się skończyło. Drodzy Państwo, do albumu wstęp napisał dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj pana prezesa reprezentuje dyrektor gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, którego już witałem. Oddaję głos profesorowi Mirosławowi Golonowi. Proszę Państwa, ja chciałbym się podzielić pewną osobistą refleksją. Chciałbym podziękować autorom za wkład w popularyzację tak ważnej dla historii polskiej postaci. Sławomirowi Cęckiewiczowi chciałbym podziękować za ogromną rolę od pełnej biografii, która stworzyła fundament dla wszelkich działań popularyzatorskich. Adamowi Chmieleckiemu też za to, że tak dużą rolę złożył tutaj przy tym albumie. Ja miałem okazję poznać Annę Walentynowicz dokładnie 3-4 miesiące po przyjściu do Gdańska w grudniu 2006. Prezes Kurtyka mnie powołał. Przyszła kolejna partia materiałów.
Tradycyjnie osobom bardziej znanym dyrektor przychodził powitać się, przedstawić. Gdy udostępniano dokumentację, w wypadku pani Ani ona zapomniała okularów, a więc pojechaliśmy do niej do domu i miałem okazję wtedy zajechać do niej, żeby przynieść te okulary, których nie wzięła do czytelni, wtedy jeszcze na ulicy Polanki. I to była moja pierwsza, jedyna taka dłuższa rozmowa z panią Anią w tym 2007 roku, ale właśnie ją chciałbym się podzielić pewną też refleksją. Ja zauważyłem, że jest tak ciepła, tak dobra i tak zatroskana o sprawy publiczne osoba, że ja w niej zobaczyłem właśnie taką rzeczywiście mamę Solidarności, taką opiekunkę, takiego, to co tutaj wspomniano właśnie, to bardzo dobre określenie Krzysztofa Wyszkowskiego, natchnienie gdańskiego powstania. To jest coś dla mnie, to była, ja na nią patrzyłem też tak dosłownie przez pryzmat mojej mamy. Moja mama jeszcze żyje, rocznik 33, więc tylko 4 lata różnicy i moja mama była szeregowym członkiem Solidarności, ale ja widziałem w niej właśnie taką typową polską kobietę, gospodynię domową, matkę, żonę, ten filar i fundament funkcjonowania państwa polskiego, czy to w czasie okupacji, czy w czasie tego komunistycznego zniewolenia, bez tych kobiet tego wielomilionowego ruchu by nie było. Tak jak bez kobiet nie byłoby tej kilkuset tysięcznej Armii Krajowej, w której rzeczywiście tam trzeba było broń nosić albo szykować się do pozyskania tej broni. Mężczyźni dominowali, ale bez takiego nerwu jak Łączność na przykład, konspiracyjna, to co między innymi robiła Elżbieta Zawadzka, nie byłoby Armii Krajowej. Solidarność jako ten ruch bez broni, no wyjątkowo mocno stanęła na kobietach i Anna Solidarność, Anna Walentynowicz pokazała to przepięknie. Ale w czasie tego powrotu, już jak te okulary miała, jechała na Polankę, no tak powiedziała, no pan tu jest nowym dyrektorem, pan musi wiedzieć, on nas zdradził. On naprawdę nas zdradził. No wiedzą państwo, o kim mówimy. Ja oczywiście idąc tutaj już o tym wiedziałem, a więc doskonale zresztą wiedziałem, że no jednym z ważnych zadań Instytutu, bardzo pilnych do zrobienia, jest właśnie przygotowanie, ułatwienie też profesorowi Cęckiewiczowi i Piotrowi Gontarczykowi pracy nad pierwszą naukową monografią tego zagadnienia. Ale pamiętam, to było naprawdę takie szczere, uczciwe i ona powiedziała, to trzeba dokończyć, to nie są żarty. Jak my tej prawdy o tym człowieku nie powiemy i o tej jego zdradzie, to my będziemy budowali państwo na jakimś fałszu, na jakimś zakłamaniu. To jest to, co Kornel Morawiecki tak mocno apelował, stań wreszcie Lechu w prawdzie. No powiedz prawdę, zakończ ten temat, bo szkoda po prostu tracić czasu, tak nie wolno dla dobra tego 10-milionowego ruchu. No pamiętajmy, w tym 10-milionowym ruchu mieliśmy miliony wspaniałych postaci. Wiele z nich jeszcze żyje. Ja widząc moją mamę cały czas sobie przypominam właśnie ten kontakt z Anną Walentynowicz. To była przepiękna, wspaniała postać Solidarności. Bez takich jak ona by nie było. Ona się zrodziła też no, jakby dla niej, gdy w sierpniu 80 roku tak wielką krzywdę jej wyrządzono. Ta komunistyczna władza pokazywała te swoje prawdziwe oblicze przy tym zakłamaniu, jaka jest troskliwa dla ludzi pracy, a jaka była prawdziwa, gdy tylko ktoś naruszał interesy. Anna Walentynowicz będzie miała takich pomników jak gdański, mam nadzieję, bardzo wiele w każdym.